Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. W niedługim czasie rozpoczną się prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym w oparciu o raport z prac zespołu eksperckiego pod kierunkiem profesora Jana Majchrowskiego. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz i szef Sejmowej Komisji Ustawodawczej Marek Ast spotkali się po południu z przebywającymi z dwudniową wizytą w Polsce przedstawicielami Komisji Weneckiej. Najpierw spotkanie delegacji Komisji Weneckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, które przebiegało w przyjaznej atmosferze. Niczego nowego jednak nie było, ocenił Michał Woś, szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości. Miało charakter typowo roboczy. Omówiliśmy pewne kwestie, natomiast zdaje się, że nic istotnego nie wniosło z tej racji, że wszystkie te wątki były poruszane zarówno ze strony Komisji Weneckiej, jak i ze strony ministerstwa już na innych spotkaniach. Na innym szczeblu, można powiedzieć. Po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości delegacja Komisji Weneckiej udała się do Sejmu. Tam spotkała się ze wskazanymi przez marszałka przedstawicielami dwóch komisji, które pracują nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, Komisji Sprawiedliwości i Ustawodawczej. Informacja, jaką w tym zakresie udzieliłem, wiązała się z pytaniem, dlaczegoż to po stronie Trybunału Konstytucyjnego opowiadają się dziś środowiska sędziowskie. Poinformowałem, że właśnie te środowiska są zainteresowane tym, ażeby było tak, jak było. Niestety w Sejmie doszło do incydentu. Niezaproszone posłanki Nowoczesnej wtargnęły na spotkanie Komisji Weneckiej z przedstawicielami sejmowych komisji. Przerwały posiedzenie, czym wprawiły komisję w zakłopotanie i zdumienie. Ponieważ posłanki próbowały zdominować salę, Komisja Wenecka zdecydowała się na spotkanie z opozycją oddzielnie. Zdaniem doktora Marcina Sobonia z Wrocławia, rząd powinien wreszcie rozwiązać konflikt, który utknął w miejscu. Jest to, że tak powiem, rozgrywka między Prawem i Sprawiedliwością a opozycją, która, że tak powiem, szuka takich małych politycznych bomb, które można wycelować w przeciwnika. I tutaj nie należy się spodziewać żadnej zmiany. Wkrótce jesień i kolejna tura nacisków na Polskę, twierdzi Lucyna Kulińska z Krakowa i dodaje, że delegacja Komisji Weneckiej w Polsce ma tak naprawdę odwrócić uwagę od tego, co dzieje się w Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Niemczech. Polska jest tutaj doskonałym chłopcem do bicia. Nie mam wątpliwości, że wszystkie sprawozdania z wizyt Komisji Weneckiej i przedstawicieli Eurolandu będą tam relacjonowane od rana do wieczora. Skutki już są, proszę Państwa. Ja zaobserwowałam wręcz psychozę niechęci w stosunku do Polaków, jeśli chodzi o Niemcy. Instytucje Unii Europejskiej coraz mniej i coraz rzadziej zajmują się naprawdę istotnymi sprawami dla Unii Europejskiej, a przywiązują coraz większą wagę do spraw mniej istotnych, uważa poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Polska bowiem jest z jednego bardzo ważnego punktu widzenia problemem dla Unii Europejskiej, dlatego że w Unii Europejskiej przede wszystkim duże wpływy mają środowiska liberalno-lewicujące. Sadownice liczą straty, niskie ceny w skupie, susza i gradobicie stawia wielu na skraju bankructwa. Dużą rolę odgrywa tu rosyjskie embargo, które odcina sadownikom dostęp do największego do tej pory rynku. W Warszawie pod Ministerstwem Rolnictwa odbył się dziś protest. Za jabłka przemysłowe w skupie płaci się zaledwie kilkanaście groszy, co nie jest w stanie pokryć nawet kosztów produkcji. Cena jabłka przemysłowego ma także wpływ na ceny jabłek deserowych, które kupujemy w sklepie. W tej chwili trudno mówić nawet o zarobku. A większość sadowników boi się o swoją sytuację ekonomiczną na tyle, że boi się bankructwa po prostu. Obecne ceny nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Uzyskanie kilograma jabłek to koszt około 80 groszy, nawet do złotówki. Na domiar złego wielu sadowników dotknęła też klęska suszy oraz gradobicia. Najdotkliwiej odczuwane jest jednak nałożone na Rosję embargo, gdyż Polska była największym dostawcą jabłek na wschodzie. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa, spowodowało to konieczność ulokowania na innych rynkach około 800 tysięcy ton jabłek. Problem rozwiązałaby akcja promująca zdrowe żywienie, którego elementem byłyby jabłka. O taką akcję do rządu apelują sadownicy. Jeżeli każdy z nas zjadłby jedno jabłko dziennie, co nawet jest zalecane,
temat nadprodukcji przestaje istnieć. Ministerstwo Rolnictwa przypomina jednocześnie, że grupy producentów owoców i warzyw uzyskały wsparcie na inwestycje w wysokości 7,5 miliarda złotych. Żaden inny sektor produkcji rolnej nie otrzymał takich środków. Co więcej, Komisja Europejska domaga się zwrotu około miliarda złotych ze względu na stwierdzone w poprzednich latach nieprawidłowości. Resort zapowiedział za to szybkie uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Będzie kontrola fachowości i ocena rzetelności wydawanych opinii przez biegłego sądowego. Reformę zapowiedział minister sprawiedliwości. Projekt ustawy niesie ze sobą kilka ważnych zmian. Jedną z nich jest powstanie komisji kwalifikacyjnej przy ministrze sprawiedliwości. Składałaby się ona ze specjalistów z różnych dziedzin, instytutów badawczych i stowarzyszeń zawodowych. Do jej zadań należałoby opiniowanie wniosków o wpisanie na listę biegłych sądowych. Każdy z podmiotów ubiegający się o wpis będzie musiał udowodnić swoje kompetencje. Zalicza się do nich doświadczenie, gruntowną wiedzę i konieczność rozwijania swoich kwalifikacji. W przypadku wydania fałszywej lub nierzetelnej opinii biegli będą usuwani z listy albo pozbawieni wynagrodzenia. Zdaniem ministra zawód biegłego sądowego jest szczególnie ważny w polskim sądownictwie. Wielu biegłych popełnia błędy, po których zapadają niesprawiedliwe wyroki. Dlatego należy sprawdzać i oceniać ich pracę, by wyeliminować oszustów. Dotychczas nadzór nad biegłymi był trudny z powodu rozproszenia przepisów. Rolą pracującego w gminie asystenta rodziny nie jest jej kontrola, ale pomoc, podkreśliła minister Elżbieta Rafalska. W Gdyni odbył się dziś 5. ogólnopolski zlot asystentów rodziny. Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała dziś także, że w ramach programu Rodzina 500+ wypłacono już 9 800 milionów złotych. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie, która ma problemy opiekuńczo-wychowawcze. Chodzi o doprowadzenie do osiągnięcia przez rodzinę podstawowej stabilności życiowej, która daje szansę na wychowanie dzieci. Jak podkreśliła minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najważniejsze jest, aby nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy jego powrót do domu. Rolą asystentów rodziny, podkreślam to wyraźnie, jest wspieranie rodziny. Jest działanie profilaktyczne, na pewno nie działanie kontrolne, działanie ingerujące w samodzielność rodziny. Chciałabym, żeby samorządy doceniały rolę asystentów rodziny, ale też dobrze rozumiały ich zadania. W tej chwili w całym kraju pracuje ponad 3800 asystentów rodziny. Oznacza to, że w 178 gminach nie ma ani jednej osoby wykonującej ten zawód. W województwie pomorskim, gdzie gościła minister Elżbieta Rafalska, zatrudnionych jest ponad 240 asystentów. Jak powiedziała szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym roku na działalność asystentów przeznaczono 60 milionów złotych, sugerując jednocześnie gminom, aby zatrudniały ich na stałe umowy o pracę. Minister Rafalska podała najnowsze szacunki dotyczące realizacji programu Rodzina 500+. W skali Polski na koniec sierpnia, to są najnowsze dane, wypłacono ponad 9 200 milionów złotych na świadczenie Rodzina 500+. Z naszych szacunków wynika, że tych świadczeń będzie ponad 3 860 tysięcy, a więc tak jak to podkreślam w kolejnym wystąpieniu, więcej niż też szacowaliśmy. Każde województwo na bieżąco prowadzi statystyki przekazanych samorządom z budżetu funduszy na wypłaty świadczeń dla rodzin. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powiedział dziś, że na jego terenie program realizowany jest bez zakłóceń. Dzieci objętych zasiłkiem jest 245 278. Z programu 500+ korzystają przede wszystkim rodziny wielodzietne. Świadczenie wypłacane jest na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze tylko wówczas, gdy dochody są bardzo niskie. I tu, jak wynika z szacunków resortu, na pierwsze dzieci wypłaconych jest już ponad 1,5 miliona świadczeń. Z kolei na dzieci z niepełnosprawnością 220 tysięcy. Spółka Katowicki Węgiel, będąca własnością katowickiego holdingu węglowego, rozpoczęła dziś sprzedaż węgla przez internet. Nowa oferta firmy obejmuje na razie jedynie paczkowany węgiel stosowany do ogrzewania domów, czyli tzw. ekogroszek.
Nowa oferta spółki to odpowiedź na oczekiwania klientów. Kiedy kilka tygodni temu katowicki węgiel poinformował o zamiarze uruchomienia sklepu internetowego, do firmy zaczęły napływać liczne pytania o termin i warunki sprzedaży. Jak tłumaczy rzecznik holdingu Wojciech Jaros, docelowo spółka ma poszerzyć asortyment nowej oferty także o inne gatunki węgla. Według wstępnych szacunków internetowa sprzedaż może sięgnąć około 20% całości sprzedaży oferowanego ekogroszku. Surowiec dostarczany jest na bezzwrotnych paletach. Na każdej z nich znajduje się 30 foliowych worków, po 25 kg każdy. Dla pierwszych klientów nowej oferty przewidziano rabaty. Katowicki Holding Węglowy to drugi w Polsce producent węgla, który zdecydował się na sprzedaż internetową. Wcześniej takie działania podjęła Polska Grupa Górnicza. W pierwszych miesiącach po podjęciu nowej oferty drogą internetową sprzedano 16% ekogroszku. Pozostała część trafiła do klientów w tradycyjny sposób. Akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów zachęca do brania i wydawania paragonów fiskalnych. Duże zainteresowanie Narodową Loterią Paragonową spowodowało przedłużenie czasu trwania akcji. Narodowa Loteria Paragonowa jest projektem edukacyjnym. Wpisuje się w program działań zmierzających do odbudowania wpływów podatkowych państwa. Akcja promuje postawy obywatelskie i nakłania Polaków do wspierania uczciwego obrotu gospodarczego. Loteria wystartowała 1 października 2015 roku. Już pierwsze miesiące jej trwania pokazały, że przynosi konkretne efekty. Narodowa Loteria Paragonowa w nowatorski sposób i dzięki cennym nagrodom ma zwiększyć liczbę paragonów wydawanych i odbieranych przez podatników. W efekcie prowadzi do zmniejszenia szarej strefy i uszczelnienia systemu podatkowego. Kampania przypomina, że osoby, które nie płacą podatków, oszukują swoich klientów i wypychają z rynku uczciwych przedsiębiorców. W Narodowej Loterii Paragonowej może wziąć udział każdy paragon fiskalny wystawiony na kwotę minimum 10 zł. Uczestnikami loterii mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zarejestrują paragon na stronie internetowej. Loteria będzie trwać do 31 marca 2017 roku. Dziś obchodzimy 333. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej, bitwy, która zmieniła losy Europy, zapobiegając islamizacji Starego Kontynentu. Imperium Osmańskie stanowiło ogromne zagrożenie dla chrześcijańskiej Europy. Los tych narodów, które się dostały pod panowanie tureckie, był tragiczny. Dzisiaj możemy z niedowierzaniem czytać te opisy prześladowań chrześcijaństwa, torturowanie i męczenie ludności, to co spotkało Słowian bałkańskich. Podkreśla historyk Jan Jarosz. To właśnie od bitwy pod Wiedniem rozpoczął się upadek Imperium Osmańskiego. Nie da się ukryć, że Wiktoria Wiedeńska zmieniła losy Europy, zapobiegając tym samym islamizacji Starego Kontynentu. Bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku to była jedna z decydujących bitew świata. Wojska polskie i wojska sprzymierzone pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego odniosły wielkie zwycięstwo. Uratowana została Europa, uratowane zostało chrześcijaństwo i kultura europejska. Decydujące uderzenie pod Wiedniem przeprowadziła husaria. Jej chorągwie do ataku były osobiście prowadzone przez króla Jana III Sobieskiego. Jest to słuszna duma polskiego narodu, bo chociaż to zwycięstwo wojska polskie były było częścią wojsk koalicyjnych, sprzymierzonych, no to jednak dowództwo należało do króla Jana III Sobieskiego i słusznie dzisiaj we wszystkich podręcznikach w Europie o tym zwycięstwie pod Wiedniem piszą i uznają wielkość króla Jana III Sobieskiego. Tuż po bitwie król Jan III zawiadomił papieża Innocentego XI takim krótkim listem: Venimus, Vidimus, Deus Vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Ojciec Święty Innocenty XI ustanowił święto imienia Maryi, a dzisiaj też w Wojsku Polskim jest święto wojsk lądowych. Wynik wyborów parlamentarnych na Białorusi nie zaskoczył opinii międzynarodowej, z jednym wyjątkiem. Do Izby Niższej weszła przedstawicielka opozycji. Pozostałe mandaty przypadły politykom związanym z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką.
Przez 5 dni obywatele Białorusi wybierali 190 parlamentarzystów. Głosowanie zakończyło się wczoraj wieczorem. Ze wstępnych danych przedstawionych przez Centralną Komisję Wyborczą wynika, że frekwencja wyniosła ponad 74%, ale zaskoczeniem tych wyborów może być wejście do parlamentu przedstawicielki opozycji. Hanna Kanapacka zdobyła mandat w jednym z okręgów w Mińsku. Parlamentarzystka ma 30 lat, jest prawnikiem. Startowała z list Zjednoczenia Partii Obywatelskich. Wybory na Białorusi, te czy poprzednie, są jedną wielką farsą i ta okoliczność, że tym razem przedstawiciele opozycji znajdą się w białoruskim parlamencie, niewiele zmieni. Niewiele zmieni dlatego, że ich liczba jest bardzo ograniczona, a po drugie sama rola parlamentu w systemie politycznym Białorusi jest bardzo ograniczona. Mandat zdobyła też przedstawicielka Niezależnego Towarzystwa Języka Białoruskiego, Alena Anisim, która również startowała z Mińska. Już wczoraj prezydent Aleksandr Łukaszenko mówił, że chce, aby na Białorusi istniała konstruktywna opozycja. Ukłon w stronę Zachodu. Łukaszenko w sytuacji trudnej, sytuacji gospodarczej stara się o kredyty z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No i oczywiście zawsze w tego typu sytuacjach dobrze jest pokazać pewne ustępstwo polityczne, natomiast ono w żaden sposób nie jest znaczące. Przedstawiciel opozycji w białoruskim parlamencie pojawił się po raz pierwszy od 20 lat. Po dymisji ze stanowiska premiera David Cameron zrzekł się swojego mandatu poselskiego. Swoją decyzję podjął ze skutkiem natychmiastowym. Brexit prawdopodobnie definitywnie zakończył karierę polityczną Davida Camerona. 49-letni polityk po czerwcowym referendum zrezygnował z funkcji premiera i lidera partii Torysów. Zapowiadał wówczas, że zachowa swój mandat poselski do następnych wyborów powszechnych. Tak się jednak nie stanie. Dziś Cameron oznajmił, że rezygnuje w trybie natychmiastowym ze swojego miejsca w parlamencie. Oznacza to konieczność przeprowadzenia przyspieszonych wyborów w jego okręgu poselskim. Cameron zasiadał w Izbie Gmin od 2001 roku. Stanowisko lidera partii konserwatywnej piastował od 2005 roku, a od 2010 do 2016 był premierem Wielkiej Brytanii. Ze względu na chorobę Hillary Clinton odwołała zaplanowane na dziś i jutro spotkania wyborcze w Kalifornii w odpowiedzi na problemy zdrowotne konkurentki. Kandydat Republikanów Donald Trump wyraził nadzieję na szybki powrót Clinton do wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kandydatka demokratów zasłabła w trakcie wczorajszych uroczystości upamiętniających 15. rocznicę ataku terrorystycznego na World Trade Center. Jak zdiagnozowali lekarze, 69-letnia Clinton ma zapalenie płuc. Zmaga się także z odwodnieniem, jednak jej stan zdrowia nie stwarza powodów do niepokoju. Chorobę swojej konkurentki w wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych skomentował Donald Trump. Mam nadzieję, że Hillary Clinton dobrze się czuje i wróci do wyścigu oraz że zobaczymy ją podczas debat. Podkreślił kandydat Republikanów w telefonicznej rozmowie z telewizją Fox News. Donald Trump w zeszłym tygodniu sam zrobił badania. Jak zapowiedział, gdy dostanie wyniki, opublikuje ich szczegółowe rezultaty. Przyznał, że zdrowie kandydatów ubiegających się o prezydenturę jest istotną kwestią w kampanii. Do wyborów prezydenckich w USA pozostały niecałe 2 miesiące. Konserwatywna chorwacka wspólnota demokratyczna wygrała wybory parlamentarne. Uzyskała jednak zbyt niski wynik, by rządzić samodzielnie. W 151-osobowym parlamencie Chorwacji będzie zasiadało 61 konserwatystów. Drugi wynik uzyskała Narodowa Koalicja na czele z socjaldemokratami. Udało się jej zdobyć 54 mandaty. Tuż za nią uplasowała się centroprawicowa partia Most z 13 posłami. Ostatnią stosunkowo liczną formacją jest partia Żywy Mur z 8 posłami. Pozostałe partie uzyskały od 1 do 3 deputowanych. 8 miejsc przypadnie przedstawicielom mniejszości narodowych. Teraz chorwaccy konserwatyści będą musieli utworzyć koalicję. Partia Żywy Mur już wykluczyła w niej swoją obecność. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. Rano w północnych regionach zanikające lokalne mgły. W ciągu dnia w całym kraju zachmurzenie małe i nadal gorące od 24 stopni w Gdańsku do 30 w Szczecinie. Powieje słaby wiatr ze wschodu i północy. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1021 hektopaskali. A teraz prognoza pogody na kolejne dni.
środę rano zanikające lokalne mgły na północnym wschodzie. W ciągu dnia w całym kraju przeważnie zachmurzenie małe. Od 22 stopni na północy do 29 na południowym zachodzie. Powieje słaby, okresowo umiarkowany wiatr ze wschodu. W czwartek przeważnie w całym kraju bezchmurne niebo, miejscami jedynie zachmurzenie małe. Od 21-22 stopni na północy do 28-29 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu.